Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mateusz i dzisiaj gramy w Arboria, czyli gierka, która troszkę jest podobna do Octogedona, ale spokojnie, zanim powiedzie Mati, to w ogóle nie wygląda jak Octogedon. To chodzi tylko o to, że w tej grze też walczymy z przeciwnikami i też ewoluujemy naszą postać. I mamy tutaj takiego brzydala, takiego trolla, możemy zmienić mu imię i nazwać go Mati. I to jest brzydki Mati, czyli zupełnie tak jak ja. I wybieramy go sobie. Zobaczcie, on się rodzi z takiego... wychodzi. I sobie jest taki, o, przystojniak. I nasz troll to nie jest byle jaki troll. Możemy sobie tutaj mutację w niego wrzucić. I jest fala uderzeniowa i fala uderzeniowa. Są w zasadzie takie same, ale jedna ma większą moc. Więc sobie weźmy tą, która ma lepszą moc. Tutaj będziemy mogli sobie wybrać na start jakąś broń. Jest topór, jest kosa i jest kosa. Powiedzmy, że ja chcę sobie walczyć z kosą, bo ma szybkie ataki, a ta ma zwykłe. I czy coś jeszcze to jest? Nie. I potem już przechodzimy do rzeczy, wybraliśmy sobie wyposażenie, klikamy, żebyśmy je nałożyli i zobaczcie, on się łączy, to mu się z jego ręką i on jest takim, kurczę, wariatem, takim zawodowcem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o rozwalanie stworków. Skakujemy do dziurska i ziu, spadliśmy, idealne lądowanie. I w ogóle one zmieniają kolory, zmieniają wygląd, każda postać praktycznie wygląda inaczej, więc to jest spoko. Te rzeczy to są teleporty i... nasze zadanie jest takie, żeby uratować drzewo. Święte drzewo, które tam choruje strasznie. I trzeba mu korzenie leczyć. A jak się leczy mu korzonki, to wiecie co się dzieje? To się spawnują przeciwnicy. I zobaczcie, to są takie dziady. Oni mają różne ataki. Ten akurat wasp, on tak skacze i szarżuje. Nie, on jest akurat prosty do pokonania. Ale są takie mędy czasami, że z nimi to się nie da walczyć. I to jest na przykład rzecz, której ja nie lubię bardzo. Bo jest trudna. Oj. Ale trudno, znieśmy klątwę. Nie zdążyłem przeczytać, co dokładnie się stanie. Ale ciąży na tobie klątwa. Zabij 15 przeciwników, by ją zdjąć z siebie. No i dobra, takie jest nasze zadanie. Niby proste, bo 15 przeciwników to nie jest jakoś dużo. Ogień wyrzutnia? Co to? Dobra, sprawdzimy sobie zaraz. Mamy nową broń. I pod Z, jak klikamy, to się zmienia właśnie nasza łapa. Z tego uderzenia w ziemię, no, no taką wyrzutnie. Kolejną rzeczą, która jest warta tutaj ogarnięcia, jest to, że... zobaczcie, to drzewo jest już uzdrowione. Ja dostanę bonusy, jak ta klątwa zejdzie i muszę zbierać też te niebieskie pierduty. Za to są pieniążki. I za to można upgrade'ować naszą postać. Tak, na przyszłość. I teraz tak. Coś mówiłem też. A, coś mówiłem. Cholera, zapomniałem. A, nie wiem czy to powiedziałem, nie, tego nie powiedziałem, ale jak widzicie, tutaj są niebieskie stworki i to oznacza, że on ma mroźny element w sobie, nie, ten stworek. Przez co najlepiej, żeby miał ognistą broń, to wtedy jest więcej obrażeń. O, i dostałem, nie uniknąłem. Ale to było beznadziejne. O, i tutaj jest już gargul, on jest troszkę inny. Ma inne ataki, jest bardziej tanki. A poza tym oni ogólnie są chyba teraz bardziej tanki ze względu na tą klątwę. O. No i super, zabity. Ale coś tu jeszcze jest. A, tutaj jest dziad. Spiter pluje takim gównem na mnie. Właśnie, trzeba uważać. I każdy ten element ma inną moc. Jeżeli dostanę za dużo razy zamrożeniem, to mnie to spowalnia. Jak ogniem za dużo razy dostanę, to się podpalam. Jak tam dostanę takim zielonym czymś, to... kurczę, to chyba armor mi spada. Nie pamiętam dokładnie, jakie są tutaj te rzeczy, bo też nie jestem mistrzem w tę grę jeszcze. Oho, no właśnie, już tutaj pojawił się jakiś menel i mnie walnął bardzo... O, no i super, super. Dobra, zobaczmy, co robi moje plujka. A, zostało mi 50 życia. Świetnie, Mati. Dobra, uleczymy się bongosem. No ulecz się bongosem! Dobra. Nie no, creeper to... no nie wygląda jak creeper z Minecrafta, ale na pewno bije bardzo mocno. No 40 HP mi zostało. Na szczęście tutaj... na szczęście tutaj, co to jest? Mroczna esencja. Okej. Okay. I zobaczcie, właśnie ta esencja. Potem sobie możemy wejść w te swoje... nie, gdzie to było? Tutaj. To... tą esencję połączyć z naszą bronią. I dzięki temu... ona teraz zadaje dodatkowe obrażenia... właśnie... w postaci tych mrocznych dziadostw. Tutaj lodowa esencja, ale lodowa to nam nic nie da. Modlimy się i dostajemy HP z powrotem. Lodowa by nic nie dała, bo walczymy z lodowymi przeciwnikami i nie wiem, czy to ma jakieś debuffy przez to. No, ale na razie jest okej. Tylko szkoda, że tak HP straciłem, musiałem używać bongosa. Dobra, nie gadaj tyle, bo mi spada życie. Możliwe, że to przez tę klątwę. Okej, szybko, w takim razie
Rozwalmy jeszcze 5 przeciwników i będzie git. O, unik, unik. Dobra, zdjęty. Unik, unik. No i niestety nie zdjęty. Oj, i pup. Ilu jeszcze? 3. Kurczę, myślałem, że 2. A tutaj już nie ma ich. Ale słuchajcie, sprawa jest taka. Mam wrażenie, że jeżeli oni się już zrespią, ci przeciwnicy, to oni są właśnie przez tę klątwę zbufowani. Dlatego ja nie chcę walczyć teraz z tym. Co to jest? Skrzynka. Jeżeli ja ją otworzę, to wyskoczy fala przeciwników i będę musiał ich zabić. Dlatego teraz ich nie dotknę, tylko pójdę sobie do pokoju obok, zabiję 2, żeby zdjąć z siebie klątwę i wtedy otworzę skrzynię. Dobra, wbijam tutaj. O, to jest już zejście na dół w ogóle. Tutaj są takie poziomy. Powiedzmy jak w The Binding of Isaac. Oj, uniknąłem. Klątwa zdjęta i dostałem za to punkty. Zdjęto klątwę. Dobra, rozwalmy już tego śmietnika do końca. Okej. I podnieśmy tę rzecz. Co to jest? Mroczna esencja, mutacja harmonijna, wstrząs i mroczna esencja. W zasadzie nic ciekawego tutaj nie ma. Bo jeszcze nie odblokowałem sobie takiej postaci. Tutaj jest, jeżeli ratujesz często te korzenie, to masz to takie dodatkowe zdolności potem w tej bazie głównej. I jedną z tych zdolności jest możliwość ulepszenia tych esencji wszystkich. Ale że ja tego nie mam, no to taka dodatkowa mroczna esencja nic mi nie daje. Dobra, rozpieczętujmy to. Fala numer 1. Mamy 2 fale przeciwników, potem otwieramy skrzynię i jest siemano. I pum. Każda ta moc. Oj, 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 ja stałem na pułapkach. Ostatnia fala. Ty, a jak ich zbejtuję tutaj? Ale ich zbejtowałeś zajebiście. Oho, i tutaj z jakiegoś powodu bogi są wściekli. Bogi są wściekły. Dobra, niech będzie, ja nie będę tego tak tłumaczył. Niech będzie, bogi są wściekły. Przez co szansa na pozytywną cechę 6%, poziom znajomości broni, wszystko mi pospadało. Wszędzie, kurczę, wszystkie możliwe statystyki zeszły w dół. Co jest bardzo niepocieszające. No ale nie mam pieniążków, żeby tutaj te bogi zaspokoić. I zobaczcie, przez to moja cecha jest do dupy. Jesteś jak cebula, nie chodzi o warstwy, ty po prostu cuchniesz, czyli po prostu śmierdzimy. Wszystkie nasze statystyki są mniejsze i jest słabo. Sam styl do diabła z zaletami, tat nie topesz. Jestem po prostu łysy. I takie niepocieszające tutaj rzeczy. O, i mam tylko 2 do wyboru postaci. Holenda. Holenda? Co ty powiedziałeś? Dobra, weźmy sobie tego. Najdalej doszedłem chyba na jakiś 5 stage, albo 6, nie pamiętam dokładnie, ale miałem fajną postać, która miała moc, która sprawiała, że za każdego zabitego stworka, tam powiedzmy na 30 sekund, mam buffa o 10% zwiększone obrażenia. Jak się to się kapowało na 10. I wyobraźcie sobie sytuację, że po prostu jak zabiję 10 jakichś frajerów, to potem prawie każdy jest na strzała. I... No i zadawałem 2 razy więcej obrażeń i tak cały czas i taki spitter to było 1, 2 i on nie żył ogólnie. Nie żył w sensie po jednym hicie, nie po 3. Więc wtedy było fajnie, teraz nie jest fajnie, bo jestem jakimś słabiakiem. No pamiętacie tego waspa? To na 2 strzały przed sekundą brałem. A teraz bogi są wściekli i no niezadowoleni są ze mnie. Ale widzę, że tutaj są przynajmniej jakieś fajne brońki i jakieś fajne bonusy. Co to jest za... Porównajmy to z naszym. Jest słabsza. Regen many. Okej, okay, dobra. Weźmy sobie to. Chociaż z drugiej strony to... Jaka jest różnica pomiędzy typem zbroi? Dobra, weźmy, bo jest zielona. Tamta była lepsza. Co ty się znasz, gnoju? No, cholera. Gra jest trudna, bo sporo się dzieje. Jak widzisz z trzeciej osoby, to jest ciężko uniknąć, jak walam do ciebie z każdej mańki, nie? O, no właśnie. No i teraz mi się udało jakoś tam uniknąć, bo jeżeli w odpowiednim momencie klikniemy spację, to sobie to blokujemy całkiem. Tak jak widzieliście, przed sekundą jakim jestem kozakiem. I gargula... Oj, ty gargul. O, ty gargul, co ty myślisz? No i to trzeba zbierać, żeby bogi nie były wściekłe. A że jestem słabiakiem, to nawet nie będę próbował walczyć. No jakim cudem wytłumaczysz mi w paspie? Jak przeskoczyłeś tutaj przez ścianę? Dobra. No jest jak jest.
Musimy pokonać jak najwięcej tych przeciwników. Po czym skipnąć nawet jedną podłogę, tylko po to, żeby te pieniążki, które zdobędziemy sobie, przesłać im. Potem mieć punkty na upgrade'y. Zapominam używać tej mocy. Kurczę, a ona jest bardzo mocna. Modlić się nie będę, bo mam full HP praktycznie. No i ogólnie tam, jak widzicie przy tym pasku na dole, tam jest QE, nie? Jeżeli użyję Q, to jest takie walnięcie w ziemię, jak użyję E, to jest takie pchnięcie. I teraz, jak już pokonaliśmy sobie wszystkich przeciwników, tutaj mamy taką śluzę, do której wbijamy. I to jest takie pomieszczenie pomiędzy levelami. I tutaj możemy właśnie całe pieniążki, które zdobyliśmy, przesłać w taki sposób. Wysyłamy Wery i Żyga, nasza koleżanka Żyga do tego. I to sobie przesyłamy taką machinerią sprytną. Widzicie? Macie takie w domu? Chyba nie. Tutaj mamy miejsce do ulepszania. Siema. I tam nie wiem, zwiększy nam się jakieś... O! Uderzenie dwóch lub więcej wrogów jednym atakiem zwiększa obrażenia. Naprzemienne, lekkie, silne ataki zwiększają obrażenia. O, to się wydaje spoko. Dobra, weźmy sobie to. Klikamy, ona wybiera, dobra, to nam się ładuje i tutaj my ewoluujemy, zamieniamy się w potężniejszego trolla. I siemano! I teraz jak jesteśmy już gotowi na wszystko... O, tutaj jest to narysowane. A, jest takie... Czyli ogień na lód, lód na elektryka, elektryka na bio, bio na mrok, mrok na ogień. No okej. Dobra, dzięki temu upgrade'owi jestem w stanie na dwa hity zabijać tych. Więc to jest dobry, a to nie wiem co to jest. To takiego jeszcze nie widziałem. O, czyli to jest moje poprzednie ciało? O cholera. Jakich czempionów? Czempion wasp? Jezus Maria. Nie walczyłem jeszcze z takim. Dobra, musimy się uleczyć. Szybko. Dobra. Jezu, on jest tanki jak jasny pirun. Dobra, wypadałoby chociaż tego rozwalić. Aha, świetnie idziesz. Świetnie ci idzie. Okej, umarł. 15 armora, ja nie jestem... Nic mu nie robię. Jestem na hita. Jezus Maria, wydałem wszystko co miałem. Oni są tacy wściekli? Nic im to nie daje. Dobra. Faktycznie, dobra, statystyki plus 0. Nie jest minus 2, tylko plus 0. Ale no tragedia. Gortar prawie jak flotar. Wybierzmy go sobie. Ale już nie będziemy lecieć dalej, bo i tak mi czas się powoli tutaj antenowy kończy. Dzięki wielkie, że byliście i widzimy się już niedługo. Pa, pa.